Witam Was wszystkich na kanale Cookie LPS. Dzisiaj jest bardzo fajny dzień. Ogólnie dlatego, że powracam do Was. No i także się bardzo z tego cieszę, ponieważ mój kanał zasubskrybowało 1000 osób. Ja bym się nigdy nie spodziewała, że kiedykolwiek takie coś się stanie. Dzisiaj jest bardzo superowy dzień, ponieważ dotarły do mnie moje wymarzone pet shopy. Czekałam na nie ponad tydzień. To było męczarnią, tak, okropną męczarnią. No ale dałam radę, okej, przyswoiłam to. I powiem Wam tak, muszę zaczynać całą moją kolekcję od nowa, ponieważ wcześniej byłam taka głupia, że większość posprzedawałam figurek i praktycznie zostały z moich popów dwóch popularnych figurek jakieś 5-6 sztuk, więc to jest normalnie paranoja. Co mogę jeszcze powiedzieć? No najlepiej to chyba już nic. Będę zaczynać odpakowywanie moich figurek. A więc tak. Figurki przyszły w takiej, przepraszam za ten plaster, tak od razu mówię, rozwaliłam palca. Figurki przyszły w takiej dużej paczce, ja już ją zaczęłam otwierać, wiadomo, musiałam sobie sprawdzić, czy wszystko jest tak jak należy, tak jak miało być, czy doszło. I faktycznie wszystko się zgadza, więc już Wam pokazuję zawartość tej paczki. Zdążyłam Wam już pokazać, jak wyglądała paczka. Przyszło to, wow, w ogromie. Ja nigdy bym się nie spodziewała, że dostanę taką ogromną paczkę. No rzecz jasna, ogromnie fajnie mi się ją rozpakowywało, ponieważ to jednak te figurki, tak wreszcie. Więc pokażę Wam. Figurki przyszły dokładnie w takim worku. Już pokazuję zawartość. Chyba trzeba zacząć rozpakowywać moją paczkę, a raczej ponownie ją rozpakowywać i pokazywać Wam jej zawartość. Więc po kolei. Pierwszą figurką, jaką wydobyłam z tej paczuszki, jest wszystkim dobrze znany Tom z popularnego serialu Sophie TV. Wygląda on tak, no jest trochę brudny, wiadomo, magnesik, wszystko, no niestety rdza, będę musiała go czyścić, ale dołączy do mojej kolekcji figurek. Następną figurką jest piesek Coli w bardzo dobrym stanie. Myślę, że mogłabym się za niego wymienić, jeżeli byłaby jakaś dobra oferta za ten model. On jest w naprawdę dobrym stanie. Może nawet nie dobrym, tylko powiedziałabym wręcz, że bardzo dobrym. Nie ma rdzy i figurka nie jest pożółkła, jak czasami bywa. No to jest więc moja druga figurka. Następną figurką jest też piesek Coli. Taki bardzo znany. Ja nie kojarzę numerków. Czy się może tak nimi nie interesuję, bo pewnie z moją pamięcią to bym poradziła sobie w zapamiętaniu ich. Ale no niestety nie orientuję się w numerkach. Także możecie pisać, jakie to są numerki, a jeżeli Wam się nie chce, to ja po prostu sobie wyszukam. Kolejnym pet shopem jest kotek Short Hair. I ten jest oczywiście bardziej zniszczony niż pozostałe figurki. Bym powiedziała, że jest w takim stanie dobrym.
Jest z nowszej edycji, no jest w stanie dobrym. Nawet jest to ten znaczek LPS zmazany. Stan dobry. Mniejsza, ale kupiłam je w naprawdę dobrej cenie, więc myślę, że naprawdę się opłacało. Następną figurką jest również kotek Shorthair i powiem wam, że ta figurka jest w naprawdę dobrym stanie. Bardzo dobrym stanie, dlaczego nie wiem, nie wiem dlaczego mówię ciągle dobrym. Nie jest zniszczona, widać, że ktoś o nią naprawdę dbał. I bardzo się z niej cieszę. Tak, żebyście mogli zobaczyć. Kolejną figurką jest dość specyficzny wspanielek. Z racji z tego, że on był jednym takim bardziej znowszych, znowszych w cudzysłowie. Powiem szczerze, że figurki nie zamawiałam i się naprawdę zdziwiłam przy otwieraniu, że ją dostałam. Także to chyba był jakiś gratis i mogę się za nią również wymienić, jeżeli dostanę jakąś dość spoko ofertę, jeżeli komuś się podoba ten wspanielek. Wiem, że na pewno ma jakieś swoich faworytów ta figurka. To przecież wspanielek. I myślę też, że na kustromat też mógłby się nadać w sumie. Więc taki gratis jest ok. No i dwie figurki, które są moimi po prostu marzeniami, bo marzyłam o nich z całego serca, całego serduszka. Nie wiem, jak tutaj by jeszcze zmienić od serduszka synonim, ale tymi figurkami są. Ta kotka Shorthairka, za którą się okropnie naszukałam. Nie mogłam jej praktycznie nigdzie znaleźć. Figurka jest dość brudna, nie wiem, ktoś nie dbał. Nie wygląda mi na podróbę. To jest oryginał. Ewidentnie. Pokazuję. Figurka wygląda tak. Tak jak mówiłam, w numerkach się nie orientuję, ale wiem, że była ona moją wymarzoną. Nie mogłam jej nigdzie znaleźć, zdobyć, czy cokolwiek. Ma ona magnesik, oryginalny napis Hasbro 2004 na brzuszku. Jestem z niej zadowolona, naprawdę, bo nad nią się naprawdę naszukałam. Teraz jak ją mam, to jest takie gotuje się wszystko we mnie. Wow. Nagle ją mam. Więc tak. I kolejną figurką jest pewnie wszystkim dobrze znany Jamnik z Monopoly. Wygląda on tak, jest w stanie celującym, jest naprawdę śliczny. Hmm.
Naprawdę się z niego cieszę. Naprawdę. A więc tak. To wszystkie figurki, teraz pokażę wam je dokładnie, jak wyglądają. Do figurek zostały mi dołączone akcesoria. Wanienka. Stateczek. Kaczucho. No i mydełko. Tak jakby ktoś potrzebował i był brudny. No, także to są wszystkie figurki w tym wielkim, nowym rozpakowywaniu wielkiej, ogromnej paczki. No i muszę was pożegnać. No i tak jak mówię, zaprosić może do wymiany, jeżeli ktoś by miał jakieś dobre propozycje na te dwie figurki, to bardzo chętnie się wymienię. No i to wszystko. Zapraszam was do subskrybowania kanału, oglądania moich filmów, no i czekania na nowe filmy, które zbliżają się wielkimi krokami. Pozdrawiam was wszystkich. I do następnego filmiku. Cookie.